Bardzo dziękuję za takie wspaniałe przedstawienie. Rzeczywiście jestem pracownikiem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, więc tutaj nie będzie zaskoczenia, ale chciałbym powiedzieć, że dzisiaj będzie również o badaniach polarnych, bo ta sejsmologia środowiskowa, którą chcę przedstawić, tam również była testowana i miała najfajniejsze osiągnięcia. Proszę Państwa, mam nadzieję, że dzisiaj nie będę mówił dłużej niż godzinę, chociaż z pewnością byłbym w stanie. Proszę mnie tutaj powstrzymać, jeżeli będę to robił. Dzisiaj chciałbym przybliżyć Państwu metody sejsmiczne. Co to jest sejsmika, czyli metody poszukiwania ropy i gazu, i pokazać, co możemy z tymi metodami zrobić po to, żeby ratować nasz klimat, czy na przykład adaptować się do zmian klimatu, albo badać środowisko. Starałem się bardzo, żeby prezentacje były dosyć ogólne i wydaje mi się, że są chyba tylko dwa wzory, ale jeżeli Państwo będą ciekawi, to chętnie mogę tą pracę rozwinąć. Proszę Państwa, chciałbym dzisiaj króciutko opowiedzieć o historii metod sejsmicznych, jak one zostały wymyślone, skąd się wzięły i po co. Przedstawić trochę dłużej metody badawcze, metody sejsmiki refrakcyjnej, tomografii sejsmicznej i metody obrazowania refleksyjnego, czyli taką podstawę metod poszukiwawczych. A potem pokażę kilka przykładów, gdzie takie metody mogą być zastosowane do obrazowania struktur tektonicznych lub geologicznych i kluczy tego wystąpienia, czyli przykłady badań środowiskowych w Arktyce. A na koniec wspomnę trochę o moim aktualnym projekcie, który ruszył niedawno w naszym instytucie. Proszę Państwa, co to jest sejsmologia? Wiem, że już były tutaj wystąpienia o sejsmologii i na pewno Państwo sobie zdają sprawę. Sejsmologia jest to nauka o trzęsieniach ziemi. Tak można powiedzieć w skrócie, ze starogreckiego seismos, czyli trzęsienie ziemi. A tak naprawdę sejsmologia współczesna jest nauką o źródłach trzęsień ziemi oraz rozchodzeniu się fal sejsmicznych w osiodłach ciągłych. Tak, to mogą być ziemie, to mogą być inne planety, nie tylko, ale dokładnie to jest nauka o tym. Ja w dzisiejszym wystąpieniu będę się skupiał głównie o tych falach i o wykorzystaniu ich do poznania budowy Ziemi. Sejsmologia to również nauka, która bada skutki trzęsień Ziemi, no oczywiście tak, zniszczenia miast, ale również tsunami, osuwiska, a także mocno skupia się na źródłach fal sejsmicznych. To są procesy wulkaniczne, tektoniczne, czy cielenie lodowców, ale również inne, a w szczególności takie jak sztuczne źródła sejsmiczne, na przykład eksplozje, którymi będę się mocno skupiał dzisiaj. Oczywiście współczesna sejsmologia dzieli się na pewne poddziedziny, jakieś wąskie specjalizacje, natomiast to jest mało ważne, dzisiaj będziemy się skupiali na sejsmice tak naprawdę. I teraz, skąd ta nauka się wzięła? Oczywiście ona się wzięła z tego, że ludzie od zawsze obserwowali trzęsienia ziemi i zniszczenia, które temu towarzyszyły. Byli przekonani, że to się wiąże z budową wnętrza Ziemi. Oczywiście w dawnych czasach wyobrażano sobie tak, żółwia i słonie i jakiś dysk, który tam się gdzieś toczy przez przestrzeń i jak on się rusza, to może powodować trzęsienia Ziemi. No, jakoś trzeba było sobie to wytłumaczyć. Natomiast znacznie później ludzie starali się to zrozumieć czy zmierzyć i rzeczywiście powstawały ciekawe urządzenia, takie pierwsze urządzenia, dzbanek z kulkami, z głowami smoka. Jak przychodziło drganie sejsmiczne, to te kulki tutaj z paszcz smoku wypadały do żabek i można było zmierzyć, z której strony, w którą stronę się ziemia trzęsła i z której strony przychodziły fale sejsmiczne. To jest wynalazek chiński, bardzo stary. Potem sejsmologia jako nauka badała przede wszystkim katastrofy, te duże katastrofy, które spowodowały zniszczenie miast, na przykład w Turcji czy w Japonii. Przez zwiększanie ilości aparatur dostępnych na świecie do monitorowania fal sejsmicznych mogliśmy coraz lepiej poznawać nie tylko budowę Ziemi, jak również fizykę trzęsień Ziemi i związanych z różnymi układami tektonicznymi, uskokami czy wybuchami wulkanów. Także współcześnie sejsmologia jest zdecydowanie głównym źródłem informacji o głębokim wnętrzu Ziemi. Powtarzał tego. Krótka historia. Na początku XIX wieku mieliśmy rozkwit metod matematycznych, które pozwalały opisać ruch fal w ośrodku ciągłym, czyli fale P, które są falami ciśnieniowymi, rozchodzącymi się wzdłuż
ruchu fali. Fale S to są fale poprzeczne, które są wzdłuż fali, oraz fale powierzchniowe, które rozchodzą się na powierzchni ośrodków ciągłych. Potem mieliśmy pewien rozwój techniczny, jak można mierzyć takie trzęsienia ziemi, aż dużym przełomem było w 1898 roku zbudowanie sejsmometru przez Emila Wicherta. To był pierwszy sejsmometr, który potrafił zarejestrować silne trzęsienia ziemi. Od tego czasu powstały duże sieci sejsmologiczne na świecie, które mierzyły dokładnie, aż w 1906 roku przyszło niszczycielskie trzęsienie ziemi do San Francisco, które totalnie zniszczyło miasto i było pierwszym bardzo dobrze zarejestrowanym zjawiskiem sejsmicznym i od czego rozpoczął się jakby współczesny rozwój sejsmologii, gwałtowny rozwój sejsmologii. Natomiast o tym nie będę mówił tutaj, o tym mam wykłady na Uniwersytecie Warszawskim. Natomiast dzisiaj skupię się na samych falach i ich ośrodkach. Żeby to pokazać, muszę zdefiniować coś takiego jak promień sejsmiczny. Jak Państwo sobie mogą wyobrazić, w ośrodku ciągłym, jeżeli dojdzie trzęsienie ziemi, tutaj wybuchnie jakieś trzęsienie ziemi, spowoduje wyrzut energii, ta energia rozchodzi się w ośrodku ciągłym w dosyć skomplikowany sposób. Jako zgodnie z zasadą Huygensa, jako kula, ona się rozchodzi, energia się maleje, są fale poprzeczne, podłużne, one mogą konwertować. Ten opis jest dosyć skomplikowany. Matematycznie go rozumiem doskonale, natomiast jest trudny, żeby to zwizualizować. Dużo łatwiej mówić o frontach falowych, które poruszają się w czasie i można je narysować jako linię jakby frontu, który się porusza w czasie. Takim przykładem jest fala, która pada na ośrodek o dwóch różnych prędkościach. To prawdopodobnie ze szkoły średniej Państwo znają pod pojęciem prawa Snelliusa, tak? Że mam promień światła, który pada z powietrza do wody, ugina się i kąty się tam różnią w zależności od tego, jaki jest stosunek tych prędkości. Natomiast jeżeli prześledzimy punkt na czole fali, który się ugina w jakimś ośrodku, to ten punkt będzie nam kreślił linię. Ta linia to jest promień sejsmiczny. I taki prosty promień jest w stanie bardzo łatwo pokazać kierunek rozchodzenia się fali w bardzo trudnym ośrodku. Teraz jeżeli sobie pomyślimy, że mamy kilka granic ośrodka i taki promień wpada na granicę, ugina się troszeczkę, potem jest kolejna granica z trochę gęstszego materiału, znowu się troszeczkę ugina i on może się tak uginać aż do momentu, kiedy całkowicie się zagnie i wróci na powierzchnię. Takie zjawisko, które spotykamy wtedy, kiedy ośrodek ciągły jest coraz gęstszy z głębokością, czyli praktycznie zawsze, powoduje, że energia na powierzchni wraca na powierzchnię po pewnym ugięciu i po przejściu przez ośrodek. Ten efekt znany jest pod pojęciem refrakcji. To jest refrakcja sejsmiczna. Do czego możemy takiej refrakcji użyć? Najprostsze to jest po prostu rozłożyć wzdłuż linii dużo stacji sejsmicznych, które rejestrują fale sejsmiczne i walnąć gdzieś młotkiem. Jeżeli tutaj walniemy młotkiem, wytworzymy energię sejsmiczną, te fale sobie wejdą w ten ośrodek i wrócą sobie do tych tych punktów, penetrując różne warstwy. Wtedy możemy narysować sobie taki prosty rysunek, gdzie mamy odległość i czas i możemy sobie patrzeć, po jakim czasie w kilku metrach tutaj fala się pojawia. Ona się pojawia tutaj, potem się pojawia tutaj i możemy bardzo łatwo nawet w warunkach terenowych, zaszumionych, znaleźć czas wejścia fali refrakcyjnej. To można łatwo, przeliczyć prostymi matematycznymi metodami na miąższość warstw i prędkości w danych warstwach. Czyli tak naprawdę jedno uderzenie młotka i obserwacja wzdłuż profilu pozwala nam określić jakieś warstwy, prędkości, poznać ośrodek w dosyć prosty sposób. Natomiast jeżeli uderzymy takim młotkiem nie tylko w jednym miejscu, ale robimy setki uderzeń i to wtedy możemy ten ośrodek poznać dużo dokładniej i to się nazywa tomografią sejsmiczną, o którym potem będę wspominał. To jest po prostu wykorzystanie tej prostej metody przy dużej ilości danych. Dużo uderzeń młotka, dużo, dużo stacji sejsmicznych i dużo, dużo promieni sejsmicznych, które nam penetrują ośrodek. To jest tomografia sejsmiczna. Wrócę natomiast do źródeł fal. Proszę Państwa, żeby mieć fale sejsmiczne i badać głęboką ziemię, no to musimy mieć jakieś źródła. Oczywiście możemy czekać na trzęsienie ziemi lub wybuch wulkanu. Natomiast dużo prościej jest i bezpieczniej dla ludzi mieć źródła kontrolowane. Najprościej wywiercić otwór w ziemię, wsadzić tonę trotylu i to wystrzelić.
I to mamy taki przykład akurat w Polsce robiony. Tu moi koledzy z instytutu, którzy w latach 80. i 90. robili takie eksperymenty z trotylem. Działało to super. Ale oczywiście no to współcześnie jest nierealne, mamy pewne ograniczenia, bezpieczeństwo, przepisy, nie da się tego zrobić. Współczesny przemysł używa takich wielkich źródeł sejsmicznych, to są wajby, to są wielkie urządzenia, które ważą 30-40 ton i one powodują drganie ziemi, czyli generują kontrolowany sygnał, który wchodzi w ziemię, a przy okazji nie ma dużej energii, więc nie niszczy budynków, nie powoduje zniszczeń w środowisku. To źródło sejsmiczne jest używane powszechnie w przemyśle naftowym. Z innych ciekawych źródeł to jest nasza wyprawa na Spitsbergen. Ja jestem tutaj, nasi koledzy z Instytutu i mamy wielki kontener, gdzie mieliśmy 2 tony trotylu. Trotyl był wrzucany do wody z łódki. Nasz kolega Mateusz Moskalik to wrzucał i robił takie wielkie wybuchy bomb głębinowych w wodzie, tak? Straszyliśmy trochę wieloryby i mieliśmy falę sejsmiczną, która penetrowała wodę, a potem dno morskie do badań skorupowych. W najgorszym wypadku można mieć silnego faceta z młotkiem i on też uderzając tym młotkiem w ziemię da sygnał sejsmiczny, który można zarejestrować na 200-300 metrów, co w zupełności wystarcza do badań środowiskowych. Tu mam przykład z takich badań, które były ewenementem na skalę światową. To były największe badania refrakcyjne w skali świata w tym czasie, w roku 2000 i w latach 97 i wcześniej, gdzie mój promotor zresztą nieżyjący, profesor Marek Grat, widoczny tutaj na zdjęciu, zebrał ludzi z całego świata, dużo aparatur sejsmicznych, których było ponad 1200, i te aparatury były rozstawiane po całej Polsce wzdłuż profili sejsmicznych. To są te takie jasne linie. To nie są linie, to są kropeczki złożone ze stacji sejsmicznych. A te gwiazdeczki tutaj pokazują miejsca, gdzie były wielkie strzały dynamitowe po 500 kg czy 800 kg. I te wybuchy powodowały rozchodzenie się fal sejsmicznych, które mogliśmy rejestrować wzdłuż tych profili, badając strukturę Ziemi. To jest przykład takiego profilu, cel 05, to był taki bardzo, bardzo długi profil. Teraz pytanie, to po co my to badamy w Polsce? Po co takie rozpoznanie? Proszę Państwa, struktura tektoniczna Polski jest niezwykle skomplikowana. Mamy tutaj od bardzo starych utworów kratonów średnioeuropejskiego, stare, zimne, 3 miliardy lat, tak? Po nowe, współczesne, dokujące tereny paleozoiczne. Na to mamy orogenezę kaledońską, warescyjską, alpejską, Karpaty, Sudety. No i tutaj dużo się dzieje i na to wszystko jeszcze jest strefa Tassera Tornquista. Ta struktura tektoniczna jest bardzo skomplikowana. Ona jest bardzo ciekawa. Dlatego tak dużo ludzi na świecie chciało tą strukturę badać u nas w Polsce. Więc mieliśmy te eksperymenty. Ten najdłuższy profil, który miał 1500 km, był rozstawiony. Jak nam koledzy tutaj z Rosji strzelili wielki jakąś bombę do tej pory, do końca nie wiem, co to było, to mogliśmy obserwować fale sejsmiczne na 1500 km. Tu są przykłady takich refrakcji, to są rzeczywiste dane, które jeżeli się je dobrze przeanalizuje, ma odpowiednio dużo zacięcia i trochę komputerów, to można z tego wywnioskować strukturę tektoniczną poprzek Polski. Tutaj mamy głęboki kraton na 40 parę kilometrów, tutaj mamy Karpaty. Tak? W takiej skali to one są bardzo mało widoczne, bo to jest aż 45 km, więc to jest bardzo grube. I tutaj mamy skorupę ziemską, która ma tutaj 20 kilka kilometrów, tutaj ponad 40 kilometrów i pewną strukturę, z której możemy wnioskować o różnych ciekawych rzeczach. Na przykład, że tutaj będzie wysoki strumień ciepły pod geotermię, że mogą tu być jakieś złoża rud miedzi czy innych minerałów. Albo na przykład wnioskować o bezpieczeństwie postanowienia obiektów krytycznych, jak elektrownie atomowe. One tutaj będą bezpieczne, bo tutaj się nic nie dzieje. Więc to jest przykład takich eksperymentów w skali tektonicznej. A teraz troszeczkę o metodach tomografii. Co to jest tomografia? Każdy z Państwa wie, bo medycznie jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Tomografia to jest prześwietlanie ośrodka. Tomos z greckiego kroić, coś dzielić. Tak, na kawałki, na plasterki. I tu jest taki przykład, który pokazuje, że weźmiemy ośrodek i prześwietlimy go tutaj jakimiś 4 falami, i po drugiej stronie one widzimy, że tu się coś zmienia, ta fala robi się mniejsza, a potem prześwietlimy z drugiej strony i tu się coś zmienia, to możemy wnioskować, że gdzieś tu się powinno coś zmienić i tam się coś takiego dzieje. Dzięki temu, tej obserwacji prześwietlenia możemy wnioskować o wnętrzu tego ciała. I teraz
Tomografia to jest metoda pokazująca wnętrze ciała i ona może używać różnych rzeczy. To może być czas przejścia fali sejsmicznej albo innej fali magnetycznej. To może być zmiana amplitudy, czyli na przykład zdjęcia rentgena, albo polaryzacja fali sejsmicznej i jeszcze wiele innych trudniejszych matematycznie pojęć. I teraz najfajniejsze jest to, że całość tego procesu inwersji, czyli analizy tych danych, to jest bardzo dobrze opisany inwersja matematyczna ogromnego układu równań. I to jest ciekawy problem matematyczny i numeryczny, komputerowy. I taki przykład dla Państwa, jeżeli weźmiemy taki skomplikowany układ struktur w zamkniętej przestrzeni, jeżeli się przekroi w ten sposób, to dostajemy taki obraz struktury, a jak się prześwietli, dostajemy taki obraz struktury, więc złożenie tych obrazków pozwala nam zrozumieć, co jest w środku. Tak działa tomografia. Teraz tomografia sejsmiczna to jest dokładnie to, co było wcześniej pokazane. To są przykłady refrakcji. Każdy kropeczka to jest obserwacja, gdzie przyszła fala sejsmiczna refragowana. Odległości są od 0 do 300 km i to są dziesiątki strzałów wzdłuż profilu zebrane w taki hodograf odległość kontra czas. Jeżeli te dane wrzucimy do dużego komputera i pozwolimy mu to przeliczać, dopasowując model sejsmiczny, dostajemy jakąś tam strukturę prędkości, z której możemy wywnioskować budowę Ziemi. To są akurat przykład trochę z innego profilu, z innego miejsca Polski, to są Sudety i moja praca magisterska, gdzie możemy modelować rozkład prędkości sejsmicznych, szukając jakichś warstw czy zmian w ośrodku. Możemy też wykorzystać nie tylko fale refragowane, ale również fale odbite od granic i szukać kształtu granic i potem wnioskować ręcznie, to jest model ręczny, a co model tomograficzny, komputerowy, jak wygląda taka struktura. Szukamy granic MOHO, czyli granicy między skorupą i górnym płaszczem, pewnych struktur w środku, zmian prędkości i to pozwala nam wnioskować o budowie, o geodynamice tego ośrodka i o wszystkim, co mówiłem wcześniej. Tu jest taki troszeczkę inny przykład, ciekawy, z eksperymentu, który też toczył się w Polsce w 2006 i 2008 roku, gdzie ja byłem za to odpowiedzialny w terenie. Miałem przyjemność rozstawiać stacje sejsmiczne w całej Polsce tutaj, tak, w tym ciekawym do badania miejscu, ale akurat w tym przypadku nie używaliśmy kontrolowanych źródeł trotylowych, tylko nasłuchiwaliśmy, oj, przepraszam, trzęsień ziemi. Tak, jeżeli mamy już stacje sejsmiczne wszędzie, to możemy poczekać 2 lata, tych trzęsień ziemi w odpowiedniej odległości i z odpowiednich kierunków będzie na tyle dużo, że pozwolą nam prześwietlić ziemię pod nami, pod Polską i używając metod tomograficznych zobaczyć, co jest pod nią. I to jest też bardzo fajna sprawa i najfajniejsza część naszej pracy geofizyków, bo po prostu jeździmy w terenie, spotykamy ludzi, musimy komuś iść do domu i na przykład powiedzieć: proszę pana, chcemy u pana tutaj zostawić taki sprzęt w piwnicy, będzie dużo kabelków, ma światełka, proszę tego nie ruszać, to samo będzie spokojnie sobie mierzyło i czy możemy panu wejść w podwórko. I słuchajcie, ludzie naprawdę się na to zgadzają, przyjmowali nas bez żadnego problemu i mieliśmy z tego, nigdy nie mieliśmy żadnych problemów z tym. A teraz pytania, gdzie takie miejsca rozstawia się? Oczywiście musimy mieć spokojne miejsce, z dala od miasta, z dala od szumów, od linii kolejowych, najlepiej gdzieś mała chatka na brzegu wsi. I to jest akurat zdjęcie z krypty klasztornej, gdzie nasz kolega tutaj rozstawiał między trumnami stację sejsmiczną, a to z kolegą Wojtkiem byliśmy w leśniczówce. Leśniczówki są najlepsze. Są w lesie, jest tam prąd, nie ma żadnych ludzi i jest leśniczy z bronią, więc nikt tego nie ruszy. Tak? I to, takie małe zwierzątka nie robią problemów z szumem sejsmicznym. A to jest wynik, proszę Państwa, wynik tomograficzny, który pokazuje nam, że głębokie podłoże kratonu, głębokie korzenie kratonu sięgają tutaj aż 300 km i mamy taką głęboką strefę jakby subdukcji skierowaną na północny wschód. I to jest wynik tego eksperymentu. I proszę Państwa, teraz dochodzę do sejsmiki refleksyjnej. Co to jest sejsmika refleksyjna? To jest metoda, która bada nie refrakcję, tylko odbicia, ale odbite w ośrodku ziemskim. I to jest jakby troszkę inne podejście do tych samych rejestracji sejsmicznych, które można zrobić. A zasada działania jest taka, że mamy oczywiście znowu kontrolowane źródło sejsmiczne, które używamy wzdłuż profilu bardzo gęsto i mamy zasadę działania sonaru albo echolokacji, czyli puszczamy sygnał w dół i on wraca do nas i mierzymy czas powrotu.
Skąd te metody się wzięły? W 1914 roku pan Mintrop skonstruował mechaniczny sejsmograf, bardzo prymitywny jeszcze wtedy, który używał do tego, że mierzył pionowe odbicia sobie gdzieś w Niemczech wysadów solnych. Założył firmę taką firmę, która w 1924 roku pierwszy raz metodą sejsmiki refrakcyjnej odkryła ropę naftową. To było pierwsze zastosowanie, kiedy dało się użyć tej metody i pokazać, gdzie jest ropa. Od tego czasu nastąpił boom, ogromny rozwój metod i używam tego do dziś. Równocześnie pan Kascher używał metod sejsmicznych, nasłuchując sejsmicznie. Chciał znaleźć artylerię podczas konfliktów zbrojnych. Na szczęście artylerii nie znalazł, ale założył firmę naftową w 1920 roku, która również zaczęła wykorzystywać metodę sejsmiki refleksyjnej do badania złóż naftowych. Proszę Państwa, niedawno mieliśmy stulecie tych metod i te metody są używane do dziś i są bardzo rozwijane. Państwo muszą wiedzieć, że współcześnie 99% wszystkich złóż ropy i gazu to są metody rozpoznane metodą sejsmiki refleksyjnej, czyli dokładnie dzięki tym dwóm panom. Na czym polega ta cała idea? Polega na tym, że jeżeli jesteśmy na powierzchni, postawimy sobie sejsmometr i uderzymy młotkiem, to leci fala w dół, dojdzie do jakiejś granicy, odbija się i wraca. I mam jakiś sygnał widoczny po jakimś czasie. Ta sama fala może iść niżej, odbić się od kolejnej granicy i będzie widoczna dalej w czasie. Tak? I teraz mierząc ten czas, wiemy, że to jest czas w dół i do góry, więc jakbyśmy znali prędkość, to możemy powiedzieć, jaka jest głębokość tej warstwy. Niestety nie znamy prędkości. Teraz, jeżeli byśmy mieli szereg geofonów na powierzchni i źródło w jednym miejscu, to możemy to samo źródło obserwować troszkę, nie pionowe odbicie, tylko troszkę dalej, tak? Czyli mamy takie odbicie od warstwy w kilku geofonach. Ale równie dobrze matematycznie można mieć jeden geofon i kilka źródeł, albo jedno źródło i kilka geofonów. Jeżeli to potem użyjemy pewnych trików geometrycznych i złożymy to razem w sygnał, to dostajemy coś takiego. To jest kolekcja sejsmiczna. W tym miejscu ktoś uderzył młotkiem w ziemię i zostały zarejestrowane takie ciekawe odbicia. Widać od razu, że tu jest jakieś odbicie i tutaj, tak? Tutaj mamy oczywiście refrakcję, która nam służy do poznania pola prędkości i z tego możemy określić głębokość, bo ta głębokość jest w czasie. Teraz jak to zrobić, żeby to wydobyć z tego użyteczny obraz? Jak było widać, że ten kształt jest oczywiście paraboliczny. Jeżeli byśmy zgadli odpowiednią prędkość, to możemy naprostować tą sejsmikę, czyli ten sygnał przesuniemy troszeczkę do góry, ten troszeczkę wyżej, a ten jeszcze bardziej, tak żeby były na jednym czasie i można je dodać, co spowoduje bardzo silny wzrost sygnałów kontra szum. I to jest, jeżeli weźmiemy sobie taki model paraboliczny i mamy prawdziwą prędkość, to po dodaniu mamy bardzo jasną granicę, bardzo jasny pik, który mówi, że na tym czasie mamy prędkość. Jeżeli prędkość będzie zbyt duża, to będzie niedoprostowane, jak będzie zbyt mała, to będzie przeprostowane i to się rozjedzie. Więc można iteracyjnie, komputerowo znaleźć odpowiednią prędkość. I to jest przykład. Taki vibe daje nam sygnały, widzimy te odbicia i po złożeniu tych sygnałów dostajemy taki obraz. Wzdłuż profilu szereg warstw, które pokazują nam kształt struktur geologicznych. Z metod refrakcyjnych mamy prędkości, więc razem mamy obraz struktury. I to jest bardzo fajny przykład historyczny. To złoże tutaj zostało rozpoznane w 1913 roku. To były malutkie złoża, płytkie, to jest jedna sekunda, czyli jakieś 600 metrów, 500 metrów. I zostały tutaj rozpoznane pułapki, gdzie była ropa naftowa pod utworami, które były nieprzepuszczalne. Natomiast w latach 60. przy użyciu bardziej rozbudowanych metod matematycznych udało się znaleźć gigantyczne złoża na głębokości już kilku kilometrów, to pewnie około 3 kilometrów, i one były znacznie niżej tutaj. Proszę Państwa, na tym polegają metody przemysłowe. Te metody są używane na całym świecie, są niezwykle skuteczne i przemysł się dalej rozwija, badając już naprawdę detale i schodząc do jakichś naprawdę pojedynczych metrów rozdzielczości. I teraz tutaj wchodzimy my z naszą grupą sejsmiczną, przepowierzchniową.
I naszym pomysłem było wykorzystać te metody do tego, żeby zrobić coś jednak dobrze dla tego klimatu, a nie tylko pompować gazy cieplarniane i w dalszym ciągu powodować zmiany klimatu. Więc tutaj krótka historia. W 2013 roku mieliśmy pierwsze testy z młotkiem i z petardami. Chcieliśmy mieć kontrolowane źródło energii i z kolegami tutaj bawiliśmy się na poligonie naszym pod Warszawą, żeby zarejestrować drgania sejsmiczne kontrolowane. W 2014 roku skonstruowaliśmy urządzenie do pomiaru czasu. Muszą Państwo pamiętać, że krytyczną rzeczą jest pomiar czasu. To musi być minimum 2-3 milisekundy dokładności czasu, żeby to miało sens przy danych sejsmicznych. Oraz udało nam się nabyć takie źródło sejsmiczne, to jest 40-kilogramowy tupak, który uderza w ziemię, jest napędzany silnikiem i daje powtarzalny sygnał. Można to zamontować za samochodem. W 2015 roku mieliśmy pierwsze testy. Mój magistrant i koledzy z instytutu, tutaj był profil sejsmiczny, który testowaliśmy w naszym samochodzie przy użyciu Data Cube, naszych stacji sejsmicznych, gdzie wykorzystaliśmy to, a w trudnym terenie, tutaj ja jestem z takim wielkim młotkiem, ten młotek też spokojnie dawał radę. No, oczywiście tutaj są przerwy na grilla. Jak powiedziałem, praca terenowa jest najfajniejszą częścią naszej pracy w ogóle w instytucie. W 2016 roku udało nam się do tego zestawu dorobić jeszcze zasilanie z generatorem, tak żebyśmy mogli działać niezależnie w trudnym terenie. I wtedy zaczęliśmy używać tego do rozpoznania struktur geologicznych. Pierwszą naszą próbą były praktyki studenckie w 2019 roku. To są Góry Świętokrzyskie i tutaj taka monoklina ciekawa, gdzie było pytanie o kształt tutaj czwartorzędu. Więc z grupą studentów, 15 osób i mając 1,5 dnia na to, byliśmy w stanie rozstawić 1,5-kilometrowy profil, przepukać go sejsmiką i używając metod i tomografii, i metod sejsmiki refleksyjnej, rozpoznać kształt tej monokliny, rozpoznać dodatkowo uskoki, które były w tej strukturze i zanalizować dokładność tego modelu do głębokości 200-250 metrów. To oczywiście praca mojego doktoranta, Bartka Owoce. Następnie zaczęliśmy szukać ciekawszych problemów badawczych i trafiliśmy na pytanie, gdzie jest zapadlisko przedkarpackie, gdzie to się kończy. Więc tutaj w okolicach na Roztoczu był profil sejsmiczny. Skonstruowanym specjalnym wózku mieliśmy już generator prądu, nasz młotek. I przy pomocy dwóch silnych mężczyzn można było to przeciągać, uderzać tym młotkiem w ziemię. I tutaj w rowie mamy stacje sejsmiczne rozstawione na ponad kilometr, co dało nam ciekawe rozpoznanie struktury. Teraz, jak już Państwo wiedzą, kolorki to jest model tomograficzny, czyli model prędkościowy, a te biało-czarne rysunki to jest sejsmika refleksyjna, która pokazuje nam warstwy. Jak się to dużo przypatrzy, na tym rysunku tego oczywiście nie widać, bo do tego potrzeba mieć troszkę większy rysunek i trochę programów komputerowych, da się nam rozpoznać takie nasunięcia, warstwy geologiczne, a przede wszystkim tą nagłą tutaj zmianę charakterystyki, czyli koniec zapadliska przedkarpackiego. Tu mamy uskok, który to został tak zinterpretowany. Oj, przepraszam. Z ciekawostek okazało się, że przeglądając głębsze struktury, natrafiliśmy na bardzo wyraźny i ciągły refleks, który ciągnął się aż do 700 metrów głębokości. Potem, konsultując z geologami, okazało się, że to są pokłady soli, bardzo głębokich soli, które są bardzo silnym reflektorem sejsmicznym. Także mieliśmy dowód, że nasze metody nie tylko są dokładne, ale potrafią rozpoznać bardzo głębokie struktury i działają w trudnym terenie w górach. Dlatego skupiliśmy się na rzeczywiście istotnym problemie badawczym, czyli permafroście. Permafrost, po polsku wieloletnia zmarzlina, to jest obszar, który jest zamarznięty przez 2 lata z rzędu, czyli coś, co jest warstwą zamarzniętą gruntu. Tak? I akurat okazuje się, że na półkuli północnej 1/4 całego obszaru jest pokryta zmarzliną. Wieloletnią zmarzliną, taką, która nie rozmarza sezonowo. Proszę Państwa, to jest bardzo istotny problem. Dlaczego? Ta zmarzlina ulega degradacji
przez zmiany klimatu. Te zmiany klimatu powodują, jak ona zaczyna się rozmarzać, że powstają osuwiska, powstaje erozja wybrzeży, są niszczone infrastruktury ludzkie, jakieś rurociągi do przesyłu ropy, budynki, fundamenty. Natomiast jest jeszcze jeden problem, dosyć istotny. Warstwa permafrostu jest nieprzepuszczalna dla płynów i dla gazów. To znaczy, żadna woda nie może tam wpłynąć, ani żaden gaz, który jest pod tym, nie może się wydostać. Przy tajaniu tego permafrostu, przy jego, jak zmienia się stan skupienia, uwalniany jest dwutlenek węgla i metan. Jak Państwo wiedzą, metan jest bardzo silnym gazem cieplarnianym. Więc jeżeli kiedyś doszłoby do roztopienia tej warstwy, całkowitego rozpuszczenia się tej warstwy, mogłoby dojść do nagłego uwolnienia dużych ilości metanu do atmosfery, co drastycznie zmieniłoby zmiany klimatu. Więc chcieliśmy przebadać naszymi metodami, czy jesteśmy w stanie rozpoznać takie zagrożenie. Tu jest akurat rysunek z mojego projektu, który był finansowany w ramach Narodowego Centrum Nauki, gdzie w Arktyce, w okolicach stacji polarnej, chcieliśmy zbadać ciągłość permafrostu, tej warstwy, od wybrzeża do gór. Dlatego powstał projekt, tu jest nasza baza, stacja sejsmiczna w Holmsundzie i tu był taki profil sejsmiczny od wybrzeża do podnóża gór, gdzie użyliśmy naszej metody sejsmicznej do rozpoznania struktury i zmiany tej struktury. Drugim problemem badawczym był problem wycofujących się lodowców. Jeżeli lodowiec się wycofuje, to pod nim nie ma permafrostu, bo on jest dobrym izolatorem termicznym, ale jak się wycofuje, to może narastać nowy permafrost, albo może być istnieć jeszcze wcześniejszy permafrost, który byłby barierą dla tych metanów i gazów cieplarnianych pod nim. I idealnym kandydatem, żeby to zbadać, jest obszar przed lodowcem Hansa. Proszę zobaczyć, w 1936 roku tutaj mieliśmy czoło lodowca Hansa. W latach 90. był tutaj, 2000 i tak dalej, i tak dalej. Współcześnie jest gdzieś tutaj. Czyli w tym miejscu mamy obszar, gdzie w ciągu ostatnich 100 lat mieliśmy wycofanie się lodowca. W tym miejscu powstał profil sejsmiczny i zbadaliśmy charakterystykę tego ośrodka, żeby zobaczyć, jak wygląda zmarzlina w tym miejscu. Dlaczego badamy to w rejonach polarnych? Dlatego, że mamy tam wzmocnienie polarne, czyli rejony polarne podlegają znacznie szybszym zmianom klimatycznym niż średnia temperatura na Ziemi. Zmiany na rowniku są bardzo niewielkie w stosunku do zmian w rejonach polarnych. Tutaj mamy takie wykresy, mierzone zresztą na naszej stacji polarnej, że w ostatnich 40 latach bardzo drastycznie zmienia się ta średnia temperatura w Arktyce. Zmienia się też ilość dni powyżej temperatury dodatniej, czyli będziemy obserwowali degradację permafrostu. Jednocześnie zmniejsza się ilość, grubość śniegu, który jest izoluje to termicznie, oraz zwiększa się ilość dni bez pokrywy śnieżnej. To znaczy, że w rejonie Spitsbergenu będziemy obserwowali nagłe i szybkie zmiany permafrostu. Żeby skalibrować nasze wyniki, mieliśmy również odwierty i na od 5 do 20 metrów w pobliżu naszych profili, żeby zmierzyć termicznie, jak to wygląda. Bardzo się zdziwiliśmy, że obserwując taki typowy przykład, tu mamy czas w miesiącach i głębokość, że rozmarzanie, ta ciepłe powietrze od góry, od powietrza, powoduje rozmarzanie ośrodka do głębokości 2 metrów i dalej nie. Poniżej 2 metrów temperatura jest stała i sezonowo się nie zmienia. W innym miejscu mieliśmy jakiś przepływ podwodny, gdzie taka sytuacja była, powiedzmy, do głębokości 8 metrów. Ale dalej, to jest tylko kilka metrów od powierzchni, które powoduje, że obszar zamarza i rozmarza. I teraz clue programu. Pokazałem Państwu metody sejsmiczne, tak, które w trudnym terenie są w stanie pokazać charakterystykę ośrodka. Więc żeby pokazać degradację permafrostu, zorganizowaliśmy dwie wyprawy polarne w 17 i w 18 roku w dwóch różnych sezonach. W jednym sezonie, kiedy wszystko było rozmarznięte, i tu mam profil sejsmiczny, i pół roku później w warunkach zupełnie zamarzniętych, tu jest profil sejsmiczny, tak, i zbadaliśmy charakterystykę tego ośrodka w dwóch skrajnie różnych okresach.
Żeby to zrobić, oczywiście musieliśmy mieć specjalny nasz młotek sejsmiczny, posadowiony na saniach, na sankach, ciągniętych przez skuter, tak żeby dało się to operować na śniegu, co było znacznie przyjemniejsze niż targanie tego w tych bagnach i po roztopieniu całej tego lodu. Proszę Państwa, od razu, jak tylko zobaczyliśmy dane sejsmiczne, okazało się, że zmiana charakterystyki fal sejsmicznych obserwowanych jest dramatyczna. Jest oczywiste. No, ośrodek zamarznięty jest twardy, będą szybko się przechodziły fale. Rozmarznięty jest nawilżony wodą i fale będą znacznie wolniejsze. Natomiast to jest różnica. Na mokro to jest 3,5 tysiąca metrów na sekundę, po zamarznięciu to jest 5200. To jest blisko dwukrotna zmiana prędkości sejsmicznych. To z pewnością możemy obserwować naszymi metodami, gdzie bez żadnego problemu możemy obserwować zmianę dwuprocentową. Tutaj kilka wyników. W obu sezonach mieliśmy oddzielnie rozstawione stacje, troszeczkę inne rozstawy, inne źródła sejsmiczne, natomiast bez problemu udało się rozpoznać tą samą granicę. Na głębokości około 10 metrów to jest granica osadów, luźnych osadów i skały krystalicznej, takiej twardej skały. Natomiast używając metod tomograficznych, badaliśmy prędkość tej granicy pod tą granicą i tutaj w osadach była dramatyczna zmiana od prędkości 1500, czyli piach nasączony wodą, a tutaj mamy prędkości rzędu 2000, 4000 do 4500, czyli obszar, który jest częściowo zamarznięty, tu jest gradient, coraz więcej lodu, a tutaj obszar całkowicie zamarznięty. I to było dla nas oczywiste. Woda w osadach zamarza w zależności od odległości od morza. Blisko morza jest niezamarznięta, bo jest sól, a dalej zamarza. Natomiast, ku naszemu zdziwieniu, prędkości głębiej, na głębokościach 20-30 metrów, były wyraźnie różne. To znaczy, że mieliśmy penetrację wody, która powodowała, że tam ten obszar był... była perkolacja wody, czyli ta woda przepływała przez ten obszar, który powinien być zupełnie zamarzniętym monolitem. To jest wynik z mojej pracy z zeszłego roku, który pokazuje dokładnie, jakie były różnice tych prędkości w odległości od linii brzegowej. Także do odległości tam 150 metrów widzieliśmy całkowicie rozmarznięty obszar i w zimę, i w lato, bo było to przesączenie słoną wodą morską i ten obszar po prostu nie zamarza. Potem mamy obszar do 300 metrów, gdzie widzimy pewną częściowe zamarzanie i 300 metrów i więcej, obszar całkowicie zamarzał w zimę i rozmarzał w okresie letnim. Natomiast nie udało nam się znaleźć, do jakiej głębokości to się dzieje. Żeby to zrobić, musieliśmy użyć sejsmiki refleksyjnej, czyli tych metod rozpoznania ropy naftowej. O tym za chwilkę. Tu jest ten przykład drugiego profilu, tego przed wycofującym się lodowcem. Używając metod nie tylko sejsmicznych, ale również metod oporowych, to jest electrical resistivity tomography, to jest tomografia oporowa oraz metod radarów, GPR to jest radar, pozwalają nam pokazać pewne struktury w płytkich warstwach, gdzie mamy zamarzniętą wodę i rozmarzniętą wodę. I z obrazu radarowego udało nam się znaleźć soczewki lodowe, czyli to jest morena czołowa przed czołem lodowca, która była całkowicie wielki kawał lodu zamarzniętego, pod którym przepływała woda. To był dla nas bardzo dziwny wynik, ale udało się to znaleźć. Po potwierdzeniu metodami sejsmicznymi widzimy, że znowu mamy bardzo wyraźny obraz warstwy osadowej i warstwy krystalicznej, jak również sezonową zmianę prędkości w tych skałach, widoczną do głębokości nawet 40 metrów. Czyli do 40 metrów mamy penetrację wody w permafrost. Podsumowując to czoło lodowca tutaj, widzieliśmy, że ten permafrost rzeczywiście się tutaj wytworzył w tej morenie. Mamy obszar, który nie... To jest martwy, tak zwany martwy lód, czyli nie ulega roztopieniu podczas sezonu letniego, ale pod nim mamy przepływy wody bez problemu przez ten obszar. I dalej widzimy zmiany do 40 metrów. Dopiero przy wykorzystaniu metod sejsmiki refleksyjnej i analizując ten układ warstw w dwóch sezonach, udało nam się stwierdzić, że
od wybrzeża aż do uskoku, do podnóża tej góry mamy obszar do głębokości 40 metrów, który podlega zmianom sezonowym, czyli mamy ulatnianie się gazów naturalnych i penetrację wody przez ten obszar skalny, spokruszony, do głębokości 40 metrów. Dopiero od 40 metrów do głębokości 70 metrów blisko morza i do głębokości około 180 metrów mamy obszar zamarznięty, czyli to jest permafrost, który nie rozmarza sezonowo. Proszę Państwa, to jest warstwa, która nas chroni przed tym, żeby duże ilości gazów cieplarnianych znajdujących się pod tym nie uleciały do góry. Ten margines daje nam kilkadziesiąt lat bezpieczeństwa, zanim będziemy mieli nagły wypływ tych gazów do atmosfery. Równocześnie ten wynik pokazuje, że ta warstwa jest również, może istnieć pod wodą, pod fiordem. Również będziemy mieli obszar permafrostu, który będzie nieprzepuszczalny dla płynów i dla gazów. Proszę Państwa, kraosejsmologia. Kraosejsmologia to jest taki poddział sejsmologii, który zajmuje się rzeczami związanymi właśnie ze zmarzliną, z lodowcami, z cieleniem lodowców, która wykorzystuje metody sejsmologiczne czy sejsmiczne, tak jak pokazałem przed chwilą, do badania tych zmian i dynamiki. To jest taki bardzo ładny rysunek, który pokazuje, że to są właśnie cielenia lodowców, icequake'i, fale w oceanie i różne inne efekty, które występują polarnie. I akurat w zeszłym roku skończył się kolejny projekt w ramach SIOS, to jest mój malutki projekt, gdzie budowaliśmy array sejsmiczny w okolicach stacji Hornsund po to, żeby pozwolić monitorować bardzo precyzyjnie kilkoma stacjami sejsmologicznymi aktywność lodowców, degradację permafrostu i zmiany środowiskowe w tym rejonie. To jest oczywiście Spitsbergen jeszcze raz. Nasza stacja polarna jest tutaj, w Orsundzie. A to czerwonymi kropeczkami jest aktywność tektoniczna w tym rejonie. Tu mamy grzbiet Knipowicza, bardzo znana struktura tektoniczna. Jak Państwo widzą, tych zjawisk trzęsień ziemi jest tam bardzo dużo. Także te trzęsienia ziemi, jak pokazałem wcześniej, pozwalają nam również przez sam nasłup pasywny analizować strukturę tych lodowców, permafrostu i środowiska. Więc te metody będą również w przyszłości rozwijane przez nas. Pierwszym przykładem jest praca naszego kolegi Wojtka Gajka, który wykorzystywał pomiary sejsmologiczne po to, żeby badać dynamikę lodowca Hansa. Tutaj mamy serię czasową przez ostatnie kilkanaście lat, który pokazuje, że w sezonie letnim, kiedy mamy wyższą temperaturę i wyższe opady, mamy znacznie więcej tak zwanych icequake'ów, trzęsień lodu, tak? Trzęsień lodowca. Po prostu lodowiec się porusza i pęka, generując oczywiście strzelając, tak? Czyli małe trzęsienie. Co naturalne, w sezonie letnim, kiedy mamy ciepło, kiedy mamy dużo opadów, tych zjawisk jest więcej. W zimę jest ich mniej albo nie są obserwowane. To jest taki standardowy obraz, który dało się zrozumieć, jest logiczny. Natomiast Wojtek przy okazji naszych pomiarów rozstawił stacje sejsmiczne przed czołem lodowca i zostawił je na zimę. Dzięki temu ma unikalny zbiór danych, które pokazują cielenia się lodowca, czy aktywność, dynamikę tego lodowca, również w zimę. Nikt nie obserwuje zimą lodowców, bo tam jest bardzo trudno się dostać. Jest to trudne logistycznie, jest tam ciemno, niebezpiecznie. A te stacje to rejestrowały i tutaj Wojtek był w stanie pokazać, że nawet w zimę, kiedy wszyscy uważali, że lodowce nie są ruchome, tam dzieją się zjawiska, to jest dynamiczne i generują się i cielenia, i ruch. Oczywiście znacznie mniej, ale dalej jest to istotne zjawisko, które jest potrzebne do zmierzenia tak zwanego bilansu masy, czyli jak dużo lodowca ubywa w ciągu roku i wpływa do oceanów, powodując zmianę tam zasolenia, odsłaniając skały i powodując kolejne napromieniowanie Ziemi, czyli zmiany klimatu. A to są takie ciekawe przykłady też od Wojtka. Jak Państwo widzą, są bardzo różne. Wprawny sejsmolog od razu rozpozna, że to jest cielenie lodowca, czyli odłamanie się kawałka lodu, który chlupie do morza, a to są tak zwany tremor, czyli kiedy lodowiec przez swój ruch wchodzi w pewne drgania i drga jak struna,
i to też możemy spokojnie obserwować jako taki zapis sejsmiczny, czyli mierzymy ruch, no, jak ten lodowiec żyje. Proszę Państwa, już ostatnie moje dwa slajdy tak naprawdę. Niedawno, 2 miesiące temu, ruszył mój kolejny projekt finansowany w ramach NCN, gdzie chciałbym wykorzystać dokładnie te same metody, metody tomografii sejsmicznej, obrazowania sejsmicznego do badania obiektów krytycznych. I tutaj mamy zdjęcie naszego teamu i przy zaporze w Dobczycach, to jest wielka zapora, której chcielibyśmy zbadać kilka rzeczy. Jak ta zapora, jak przed nią przepływa woda. Dlaczego przepływa? No dlatego ta zapora się starzeje. Ona ulega osadaniu, pewnym uszkodzeniom. Dzięki przez zmiany klimatu mamy znacznie większe i bardziej gwałtowne opady deszczu, zmiany, wariacje temperatury i fale powodziowe. Mamy tej wody tutaj, te różnice pomiędzy wysoką wodą i niską wodą w zbiorniku są znacznie większe. Dlatego wykorzystujemy bardzo nowoczesną technikę kabli światłowodowych, które będą tutaj zamontowane na koronie tej zapory. I będziemy używać tak zwanej techniki DAS, to jest wykorzystanie sygnałów laserowych w światłowodzie, które zastępują dziesiątki tysięcy czujników sejsmologicznych. To jest jakby kolejny przełom w sejsmologii i takie kable telekomunikacyjne, zwykłe kable światłowodowe pozwalają nam monitorować z niezwykłą precyzją rozchodzenie się fal sejsmicznych. Oczywiście będziemy stosować standardowe metody, tomografię, obrazowanie sejsmiczne, po to, żeby w tak zwanych poklatkowych interpretacjach analizować, jak zmienia się ten obiekt, jak tam woda przepływa, gdzie są pustki, gdzie są zmiany w czasie, żeby ostrzec ludzi przed możliwym zniszczeniem czy uszkodzeniem takiej zapory. Nasze prace planujemy na kilku obiektach. To są te Dobczyce, które pokazałem przed chwilą. Teraz Państwo widzą, jak duży to jest stopień wodny. To jest zbiornik, który zaopatruje wodę Kraków, więc jest to bardzo strategiczna, bardzo krytyczna instalacja. I tutaj będziemy prowadzić nasze badania. Innym zbiornikiem jest Świnna Poręba. To jest duża zapora ziemna, która również przecieka. I tutaj będziemy prowadzili pomiary sezonowe, poklatkowe, wykorzystując tą sejsmikę, oraz zapora w Rybniku, która ma duży problem z osuwiskami, które zagrażają jej konstrukcji. Te prace będą wykonywane prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że te metody sejsmiczne, które staram się Państwu pokazać, nie tylko pozwolą nam znaleźć kolejne złoża ropy i gazu, ale pozwolą przewidzieć te istotne czynniki zmian klimatu, zabezpieczyć się przed nimi, a także ochronić obiekty krytyczne, które doświadczają tych zmian klimatycznych i my musimy się przystosować do nich, przygotować je do tego, żeby dalej chroniły nas i dostarczały nam na przykład wody. Proszę Państwa, to tyle ode mnie. Udało mi się skończyć w mniej niż godzinę. Tutaj kilka ciekawych zdjęć z naszych prac terenowych i bardzo chętnie odpowiem na pytania, jeżeli jakieś będą.